Staramy się teraz zrobić to tak, żeby jeszcze był czas na pytania. Jest pytanie dosyć oczywiste, to znaczy jest ofiara. Jeżeli jest świątynia, to będzie ofiara w tysiącletnim królestwie. Jest cała świątynia opisana, jest system ofiarniczy opisany, są kapłani opisani, synowie Sadoka będą kapłanami. Więc jeżeli to wszystko mamy rozumieć w sposób taki, jaki jest napisane, to znaczy, że to będzie. To znaczy, że ofiary będą składane. Po co? Pytanie, po co te ofiary mają być składane, skoro Pan Jezus złożył ofiarę raz na zawsze? I są na ten temat dwa rozwiązania. To znaczy, albo jedni mówią, że te ofiary będą składane dla przypomnienia tego, co zrobił Pan Jezus. Powiem szczerze, że mnie to nie przekonuje, żeby tyle, takie mnóstwo ofiar składać tylko po to, żeby to przypomnieć. Nie widzę jakoś powodu, żeby to tak robić. Natomiast jestem zdania, że coś innego jest powodem. Dlatego, że zbawienie zawsze było przez wiarę. Jak czytamy na przykład 11 rozdział listu do Hebrajczyków, tam wszędzie jest napisane o tym, że przez wiarę został zbawiony ten przez od Abla. I natomiast to, co się działo w świątyni, przeczytajmy Hebrajczyków 9:13. Hebrajczyków 9:13. Tam jest napisane, że krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapiają się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała. Czyli to nie były ofiary, które zbawiały tych ludzi. To nie były ofiary, które gładziły grzech. Tylko jedna ofiara gładzi grzech. I ta ofiara została złożona. Ta ofiara jest raz na zawsze. Ta ofiara działa w tył i w przód. I to jest ofiara Pana Jezusa. I teraz, jeżeli oni mieli świątynię, oni mieli prawo, 10:1-4 jeszcze, też Hebrajczyków, prawo bowiem zawierające cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestaną by je składać, dlatego że składający je raz oczyszczeni nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Czyli ta krew wołów i kozłów nie gładziła grzechów nigdy. Jeżeli nie była powiązana z wiarą, to Pan Bóg miał do Izraela słuszne pretensje wtedy. No to się przekształcało w religię. I oni przychodzili do świątyni i w świątyni była Boża obecność. Teraz jeżeli tu jest napisane, że to gładziło czy oczyszczało w sposób cielesny, to by znaczyło, że przywracały cielesną czystość. Czyli człowiek wchodził do świątyni i ponieważ Bóg w świątyni mieszkał, a on był w ciele skażonym, to znaczy, że on musiał być cieleśnie oczyszczony, żeby w ogóle tam wejść. Do tego służyły ofiary. Natomiast jeżeli on nie wierzył, to oczyszczanie bez ofiar było praktycznie mało znaczące. On się tylko oczyszczał cieleśnie. I jeżeli tak, to w takim razie i ofiar, czy obecność Boża w świątyni była, albo przynajmniej powinna być. I ci ludzie byli oczyszczani dlatego, że wchodzili przed oblicze Boże w takich ciałach, jakie mieli. To jeżeli będzie Pan w ciągu 1000 lat na ziemi i będzie On sam, to nie będzie, to będzie Jego obecność i to będzie On sam. W takim razie ludzie, którzy będą w ciałach zwykłych, takich jak nasze, będą się cieleśnie oczyszczać, wchodząc do świątyni, tak samo jak oczyszczali się wtedy, ale ich ofiara nie będzie gładziła grzechów, czyli cały system ofiarniczy, który był i będzie, nie będzie polegał na tym, że oni będą zbawiani, dlatego że oni złożyli ofiarę z wołu czy z kozła. Tak samo jak nie byli zbawiani, dlatego że złożyli ofiarę z wołu czy z kozła wtedy.
Oni się po prostu oczyszczali cieleśnie, ponieważ Pan Bóg mieszkał w świątyni. Jeżeli tak, to znaczy, że ta ofiara, która będzie składana, czy cały system, który będzie składany, nie koliduje z ofiarą Golgoty. Tak samo jak tamten system wcześniej też nie kolidował z tą ofiarą. Dlatego, że tamte ofiary nie gładziły grzechów, tylko oczyszczały cieleśnie. Rozumiemy się? Czy to jest zrozumiałe? Czyli mamy ofiarę, która jest składana ze zwierzęcia i ona zakrywa grzech, ale ona nie gładzi grzechu. Mamy ofiarę doskonałą, która grzech gładzi. I mamy pewien system, który nakazuje, żeby się oczyszczać wchodząc przed Boży tron, czyli do świątyni. My się nie musimy oczyszczać, ponieważ my mamy inną świątynię, wchodzimy nie do tej świątyni, która jest rękami zbudowana. Wobec tego my nie mamy tego problemu, że my się cieleśnie oczyszczamy. Jesteśmy oczyszczeni i tyle. I teraz ludzie w ciałach normalnych, którzy będą zamieszkiwać tysiącletnie królestwo, będą mieli tą świątynię i jak wejdą przed oblicze Pana, to na takiej samej zasadzie, jak w starej świątyni, będą się musieli oczyścić w ciele. Natomiast ich zbawienie nie będzie zależało od systemu ofiarniczego. I jeżeli tak, to znaczy, że ludzie, którzy będą mieszkali w uwielbionych ciałach, nie będą potrzebowali czegoś takiego, ponieważ będą mieli ciała uwielbione. Czyli podsumowując, system ofiarniczy, jeżeli oczyszcza ciało, czyli zakrywa grzech, a nie gładzi go, nie koliduje z tą ofiarą, która grzech gładzi. Ona w pewnym momencie była potrzebna, dlatego że człowiek w ciele wchodził przed oblicze Boga, bo była chwała Boża w świątyni i w tysiącletnim królestwie też będzie wchodził do świątyni, gdzie będzie chwała Boża we własnej osobie. I będzie do tego potrzebny. Takie oczyszczenie i taki system. To jest moim zdaniem jedyne sensowne wytłumaczenie tego, że te ofiary będą przy założeniu, że czytamy to, co jest napisane. Czyli będzie system ofiarniczy, ofiary, kapłani i wszystko inne. Czy to jest jasne? W Księdze Zachariasza, 14 rozdziale, czytamy, że będzie obchodzone święto, na przykład święto namiotów. I w związku z tym też będzie składana ofiara. 14 rozdział Zachariasza, 16:21. Wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jerozolimie, będą przychodzić od roku do roku, aby oddawać pokłon królowi, Panu Zastępów i obchodzić święto namiotów. A jeśli ktoś spośród rodów ziemi nie pójdzie do Jerozolimy, aby oddać pokłon królowi, Panu Zastępów, na tego nie będzie padać deszcz. A jeśli ród Egiptu nie wyruszy i nie przyjdzie, choć na niego deszcz nie pada, spadnie jednak na niego ta plaga, którą Pan dotknie narody, które nie przyjdą, by obchodzić święto namiotów. Będzie konkretne święto, będzie świątynia, będą kapłani. Jeśli ktoś nie będzie przychodził, to spadnie na niego plaga. Możesz, tylko może później. Dobrze. Ja po prostu chciałbym zostawić jeszcze czas właśnie na pytania. I w związku z tym, jest taki fragment w Objawieniu w 20 rozdziale, gdzie jest napisane, że szatan zostanie wypuszczony z otchłani po upływie 1000 lat. I przejdźmy do Objawienia 27:8. A gdy się skończy 1000 lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia i wyjdzie, aby zwieść narody z 4 krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy, a ich liczba jest jak piasek morski. Czyli ci ludzie, którzy będą tam mieszkać, będą jeszcze mieli możliwość w ogóle, będą w takim stanie, że będą mogli się zbuntować.
I oni wyjdą na szerokość ziemi, czyli otoczą obóz świętych i miasto umiłowane i stąpi na nich ogień od Boga z nieba i pochłonie ich. Czyli ostatnia rewolta, ostatni bunt skończy się klęską i ogień pochłonie buntowników. Ludzie, którzy będą żyli w ciałach takich jak nasze i wejdą do tysiącletniego królestwa, a ich potomkowie, którzy się wtedy urodzą, też będą mieli szansę się zbuntować, że tak powiem. I to są rzeczy, które są dosyć logiczne i wydaje mi się sprawiedliwe. Następnie dalej jest napisane, że diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok i będą męczeni we dnie w nocy na wieki wieków. To jest zrozumiały fragment, prawda? I następnie mamy sąd przed wielkim białym tronem. I tam jest napisane, że to jest 20:11. I zobaczyłem wielki biały tron, zasiadającego na nim, przed którego oblicza uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia i osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni każdy według swoich uczynków, a śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia, to jest druga śmierć. I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Czyli sąd odbywa się na podstawie zapisów księdze żywota i na podstawie zapisów w księgach, o których tam piszemy, czytamy. Czyli mamy księgę jedną, księgę żywota i mamy jakieś księgi. I wygląda na to, że jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, no to został osądzony na podstawie zapisów we swojej własnej księdze, czyli na podstawie swoich uczynków, a wtedy nie ma szans. Natomiast śmierć i Hades wydały umarłych i ci, którzy znaleźli się zapisani w tej księdze żywota, zostali zbawieni. Są tacy, którzy uważają, że tam nie będzie nikogo już przed tym sądem, którzy znaleźli się w księdze żywota, ponieważ oni wszyscy byli wcześniej. Są tacy, którzy twierdzą, że jeszcze ludzie, którzy w tysiącletnim królestwie będą żyli, mogą się tam dostać, bo wtedy umarli. Ale szczerze mówiąc, moim zdaniem najprościej jest to rozumieć w ten sposób, że ci, którzy zostali w księdze życia zapisani i stawili się na tym sądzie, to są ludzie, którzy zostali zbawieni. Jeżeli ktoś nie ma jego zapisu, jego imienia w tej księdze, to zostają osądzeni według ich uczynków, czyli według tego, co napisane było w księgach, to znaczy według ich uczynków. Jeżeli tak, no to wiadomo, co to znaczy dla człowieka, który chce być zbawiony, czy ma być zbawiony z uczynków. W 14 wersecie jest napisane, że śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia i to jest druga śmierć. No i ja to rozumiem wprost, to znaczy przestają być potrzebne i nie ma ich. Teraz przechodzimy, że tak powiem, do wieczności. I 21, od 21 do 22:5, ja to skrócę, bo zauważcie, że w 21 rozdziale zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię i pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i nie ma już morza. Charakterystyczna rzecz. Morza już nie ma. Dalej mamy w drugim wersecie, że wstępuje na tą ziemię mieszkanie dla oblubienicy, przygotowane przez oblubieńca, że sam Bóg będzie w tym mieście ze swoim ludem, że miasto ma konkretne rozmiary. I nie ma tam świątyni, ponieważ świątynią jest sam Bóg. Że nie będzie tam krzyku, mozołu, łez, bólu. To jest werset czwarty. Nie będzie tam nocy, a lampą będzie światłość baranka. To są wersety 23 i 22:5. I rzeka wody żywota będzie wypływać spod tronu Boga i baranka. Drzewo życia będzie w tym miejscu i będzie pełnił rolę symbolicznego lekarstwa dla narodów. Dlaczego, to zaraz wam powiem.
i nie będzie tam już nic przeklętego i będą wszyscy, którzy są w tym mieście słudzy Boga, będą oglądać Jego oblicze i służyć Mu. I jeżeli mamy pewien taki znowu wzorzec, to znaczy jest pewne drzewo, które jest w Edenie i to drzewo miało liście i to drzewo miało owoce. I w tysiącletnim królestwie pojawiają się drzewa wzdłuż rzeki. I te drzewa też mają konkretne cechy. Służą, liście służą uzdrawianiu narodów. I znowu mamy w tym miejscu, czyli Nowym Jeruzalem, znowu mamy drzewo, które ma liście, które służą do tego samego. Czyli to jest konkretne drzewo, które ma konkretne cechy. To nie oznacza, że w Nowym Jeruzalem te liście do uzdrawiania będą potrzebne do fizycznego uzdrawiania, ponieważ wszyscy tam będą w ciałach uwielbionych. To jest po prostu drzewo, które ma takie konkretne cechy i ono się pojawia w jednym miejscu, w drugim miejscu i w trzecim miejscu. To są takie trzy newralgiczne punkty w historii zbawienia. Eden, tysiącletnie królestwo i nowe Jeruzalem. Tyle. Tyle, kochani. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to Bartek. Ja myślę, że jedno i drugie, bo zauważmy na przykład, że były ofiary w świątyni, które były składane przez położnice. Czyli na przykład były ofiary, które nie były wynikiem zawinionego grzechu, tylko urodzenia dziecka. No i teraz w zależności od tego, czy urodził się syn, czy urodziła się córka, no to tam było bodajże ileś tam dni, ale jak Maria poszła z Józefem do świątyni po urodzeniu Jezusa, to złożyli ofiarę. Tam jest napisane, że złożyli ofiarę za grzech. Jest pytanie, za co? Za jaki grzech? Że urodziła syna? Nie. Po prostu sam fakt, to co ty mówisz, nie? Że sam fakt, że ciało niesie ze sobą śmierć, ciało niesie ze sobą grzech, bo jest skażone. To w przypadkach tego typu, że człowiek na przykład się zanieczyszczał w jakiś sposób, który nie był przez niego zawiniony, a lista takich rzeczy jest bardzo długa. On też składał ofiarę albo był wyłączany na jakiś czas, bo był nieczysty. Nieintencjonalny, właśnie. Czyli to jest, myślę, jeden z powodów, a drugi powód to jest po prostu normalny grzech, który był intencjonalny. Czyli Pan Bóg tak bardzo dbał, że tak powiem, o czystość swojego ludu, że on nawet w trzeciej Mojżeszowej, chyba na początku, czy w piątym rozdziale, wydaje mi się, mówi o tym, że jeżeli ktoś usłyszał zaklęcie na przykład, nie? No to i przypomniał sobie później, to powinien złożyć ofiarę, dlatego że się zanieczyścił. Czyli myślę sobie, że to jest jedno i drugie. Nie wiem, czy w miarę odpowiedziałem na to pytanie. W małą miarę, tak? Nie, no dla mnie też pewne rzeczy są może mało zrozumiałe, na przykład takie, dlaczego ktoś, kto urodził, ma składać jakąkolwiek ofiarę, przecież to nie jest jego wina. Ale najwyraźniej, i tak myślałem sobie o tym, że to po prostu jest kwestia tego, że
są rzeczy, które niosą ze sobą śmierć. Z samego powodu, że rodzą się kolejne pokolenia, no te kolejne pokolenia są skazane na śmierć. No ta śmierć przypomina o upadku. Więc jest coś takiego, co po prostu... Nawet ta różnica między chłopcem a dziewczynką, to też jest znamienna rzecz. Jakaś różnica, nie? Ktoś zgrzeszył, ktoś się dał uwieść, no, że tak powiem, było nie kosztować tego drzewa. No i to tak jakoś wygląda. Na moje zrozumienie to jest tak. O, powiedzmy. Nie ma pytań? Ja chciałem się jeszcze jednak jedno pytanie. Tak. Tu raz mówił o tym tysiącletnim królestwie, jak pan przyjdzie. I tutaj brat zacytował tego Micheasza od 1 do 5, nie? Aha. Ja tutaj taki w tym warstwie 5 trochę nie umiem to zrozumieć. Przeczytam. Wszystkie narody bowiem będą chodzić, każdy w imię swego Boga, mojej litery. Ale my będziemy chodzić w imię Pana naszego Boga na wieki wieków. Tu jest Pana i Boga w dużej litery, a ten w swojej imię Boga. O co tu chodzi, że kiwa Bóg Państwo chce zrobić? Bo tego nie umiem zrozumieć. Po pierwsze, kwestia tłumaczenia i ja nie jestem w stanie, bo ja też to mam w tym moim tłumaczeniu. To jest Biblia właśnie co brat. No bo ja mam tutaj kilka i właśnie to korzystam co brat. Żeby tą kwestię, że tak powiem, dobrze wyjaśnić, to ja bym potrzebował dojść do oryginału i zobaczyć, jak tam jest. No właśnie brat to cytował. I tak wiem, że to cytowałem. No. Tak właśnie zaciekawiło i po prostu zgubiłem po prostu, nie? Bo to z małej pisze właśnie, nie? Tym piąty werset, nie? Nie rozumiem. No z małej, nie? Że każdy naród będzie już w tym królestwie, każdy będzie w imię swego Boga, a my będziemy chodzić w imię Pana naszego Boga, nie? Tu Pana z dużej i Boga, nie? Na wieki wieku. Powiem ci, że tak. Albo to jest w związku z tym, że teraz będą chodzić, a potem będą chodzić w imieniu Pana Boga. Bo dla mnie tylko takie może być połączenie jednego z drugim. Czyli tak jakby prorok wraca do tego, co jest teraz, a potem mówi, a my będziemy chodzić tak. I jakieś połączenie z tą trzecią świątynią to też może być. Że ci ludzie będą, bo oni i tak przyjdą do jedynego Boga, tak czy owak. Natomiast trudno na to pytanie odpowiedzieć, mając przed oczami tylko jedno tłumaczenie, bo no, albo prorok wraca do tego, co jest teraz i mówi, a my będziemy chodzić do naszego Boga, czy będziemy przed naszym Bogiem. No to daj. No. Nie wiem. Jakieś. Najchętniej to bym zobaczył oryginał, szczerze mówiąc, bo to jest... No właśnie, trzeba internet, nie? No, hebrajski. No. Jak ktoś ma inne tłumaczenie, to niech powie. O, może tak. Ja to znajdę, to muszę poszukać. To jest dokładnie fragment? Micheasz? Micheasz, 4 rozdział, 5 wersy. Ale hebrajską też. No, czyli tak... No właśnie. Czyli w tej sytuacji, bo to jest tak, jak mówiłem, nie, że prorok wraca do tego, co jest teraz i mówi tak, w związku z tym, co jest obiecane,
to niech oni sobie tak służą w każdy, ale my będziemy chodzić do, czy służyć naszemu Bogu. No jakbyśmy teraz w tym czasie na przykład powiedzieli, to niech inni sobie tam tak robią, tak jest. Ponieważ Bóg nam obiecał pewne rzeczy, to w takim razie ci, którzy grzeszą, niech sobie grzeszą, jak chcą, ale my będziemy na przykład żyli tak, żeby się to Bogu podobało. Czyli wracamy do tego, co jest teraz, w związku czy w kontekście obietnicy, którą mamy danej przez proroka. W związku z tym, co się będzie działo w tysiącletnim królestwie, to niech sobie tamci żyją, tak, ale my będziemy chodzić za naszym Bogiem. Na dzisiaj w ten sposób to rozumiem. W takim razie. To jest coś, co mogę teraz powiedzieć. Ja chciałbym jeszcze zapytać, ponieważ na przykład 8 rozdział Mateusza, 11 wiersz jest, że zasiądą z Abrahamem, z Izaakiem, ale oni będą na weselu baranka, to więc będą jako zaproszeni goście, a nie oblubienicą Chrystusa. Tak. To jest raz. Brat był uprzejmy zwrócić naszą uwagę na tysiącletnie królestwo i to, że będą tam ludzie żyjący w takich ciałach jak my, teraz, tu. Tak. Ale żebyśmy byli zbawionymi, to musieliśmy przeżyć, no przyjąć łaskę i przeżyć Boże odrodzenie. Tak. A więc... A w tysiącletnim królestwie tutaj nie zauważyłem, no oni też muszą albo przeżyć jakieś, powiedzmy, nowozrodzenie. Tak. Nie w tym wymiarze, bo oni nie będą do oblubienicy należeć, tak przynajmniej ja. Nie będą. Ale muszą przeżyć zbawienie, bo inaczej to tak czy tak jest. Oczywiście. Oczywiście. Dlatego mówiłem, że zbawienie zawsze jest tylko z łaski, tylko przez wiarę. Dla nich też takie będzie. Oni muszą zostać zbawieni, nawet jeżeli no, są w tych ciałach jak my i będą musieli zostać zbawieni. Oni będą wtedy, mogą, będą ze zbawionymi, będą z kościołem, ale nie będą oblubienicą. No, tak jest. I dlatego jest pojęcie tak zwanych przyjaciół oblubieńca na przykład. Ludzi, którzy są bliscy, ale nie są oblubienicą. Tak jak na przykład Jan Chrzciciel mówił, że on jako przyjaciel oblubieńca cieszy się niezmiernie, widząc oblubienicę. Ale co? Z wiary. Zawsze przez wiarę. Czyli ludzie, którzy wejdą w tysiącletnim... No my mówiliśmy o czym? O tym, że ludzie, którzy byli na sądzie dla narodów, zostali w ogóle wpuszczeni do tysiącletniego królestwa ze względu na to, w jaki sposób żyli w stosunku do Żydów. Ja mówiłem o tym, że oni mogli żyć w ten sposób tylko wtedy, kiedy by się na nowo narodzili. Czyli narodzili się na nowo, na tej podstawie i dlatego mieli moc do takiego życia. W związku z tym Pan Jezus powiedział, błogosławieni wchodzicie do królestwa przygotowanego przez Ojca. Czyli ci ludzie nawrócili się jeszcze przed inauguracją tysiącletniego królestwa, narodzili się na nowo, weszli. I teraz pytanie prawdopodobnie bardziej dotyczy ich synów, którzy się tam mogą urodzić w tysiącletnim królestwie. Ale zasada jest taka, że każdy może się narodzić tylko z łaski przez wiarę. Zgadza się? Tak. Nawet jeżeli się narodzi z łaski przez wiarę, to mając do czynienia ze świętym Bogiem i będąc w skażonym ciele, idzie do świątyni, żeby się oczyścić właśnie dlatego, żeby ciało oczyścić. Bo my rozumiemy to w ten sposób, że jeżeli na przykład taki Paweł, apostoł, on się nawrócił, to w takim razie jeżeli on powiedział, że idzie do świątyni żeby się i oczyszcza się przed wejściem do świątyni, no to w takim razie musiał kłamać. Bo to nam się w głowie nie mieści, że apostoł Paweł wchodząc do świątyni miał się oczyścić. No ale wszedł i się oczyścił. No. I nawet mówi potem, no wszedłem, oczyściłem się, a oni mi tu zarzucają to czy tamto. Z jakichś powodów się oczyścił i na pewno był szczery. Ja zakładam, że on nie kłamał. Czyli prawdopodobnie odróżniał to, co jest zbawieniem od grzechów, zgładzeniem grzechów, od tego, że jest świątynia, do której wchodzi i system ofiarniczy, który on przyjmuje. Czyli to są dwie kategorie, które się ze sobą nie mieszają. Czyli wchodzę
do Boga przed oblicze Boże, a jestem w skażonym ciele. Coś z tym trzeba zrobić, bo to moje, to co Bartek mówił, nie? Samo moje skażone ciało niesie ze sobą śmierć wobec Boga, który jest święty. I teraz jeżeli ja mam stanąć przed Bogiem, który jest święty, to ja muszę w uwielbionym ciele być. Dlatego ci, którzy będą w uwielbionych ciałach, nie będą musieli ofiar składać w tysiącletnim królestwie. Czyli dlatego że jeżeli ja mam stanąć przed Panem Bogiem, samym, że tak powiem, osobiście, to uwielbione ciało mnie chroni. Ja mogę z nim być osobiście. Jeżeli ja nie mam uwielbionego ciała w tej chwili, to ja mogę być z nim przez Ducha Świętego. Ale gdybym miał stanąć z całą swoją mocą i chwałą przede mną, to moje ciało po prostu musi zostać przemienione, żebym ja z nim mógł na zawsze żyć. I stąd się bierze to, że w Nowym Jeruzalem wszyscy, którzy będą z Bogiem przebywać, będą w nowych ciałach uwielbionych. Tam już nikogo nie będzie w ciele skażonym. Tak, zgadza się. A dlaczego wszyscy mają być tacy święci, skoro nawet buntowników będzie masa? No. Jedni się będą nawracać, drudzy się nie będą nawracać w tysiącletnim królestwie, a nawet się masa ludzi zbuntuje pod koniec, tak? I ruszą na Miasto Święte. Tak, tak. Nie ma gwarancji, nie jest napisane, że wszyscy się wtedy nawrócą. Tak. To Jezus będzie, a później na końcu Pan mówił o wieczności. Tak. Wieczności już nic nieczystego nie wejdzie. Nie wejdzie, nie wejdzie. Dlatego, że wieczności mają wszyscy tysiącletnie, wszyscy mają ciała uwielbione, jeżeli są z Bogiem. Wieczności. Ludzie właśnie mylą, nie? Królestwo tysiącletnie mylą z wiecznością. Tak. Tak. I dlatego tu brat fajnie to tłumaczył właśnie. Na końcu pisze później, w objawieniu, że nic nieczystego nie ma prawa wejść. Dokładnie. Ale to już jest wieczność w Nowym Jeruzalem, na nowej ziemi. Jest nowe niebo, nowa ziemia, dlatego że wszystko musi zostać zmienione, ponieważ wszystko to, co zostało skażone grzechem, musi zostać zmienione, żeby mogło się ostać przed obliczem Bożym. W związku z tym każdy człowiek, żeby się ostał przed obliczem Bożym, musi mieć ciało, które będzie uwielbione. I nawet niebo skażone grzechem musi zostać zamienione na nowe niebo, nie? Ziemia, która została skażona grzechem, musi zostać zamieniona na nową ziemię, nieskażoną. I w ten sposób zamyka się cała klamra i tylko wtedy, kiedy człowiek będzie w ciele uwielbionym, ziemia będzie inna, niebo będzie inne, to wszystko będzie mogło być z Bogiem. Jasne. Tak. Że jest to imperium królestwa, ery mesjańskiej. Też użyłeś takiego nawet sformułowania, że to jest imperium Chrystusa, tak? Który króluje jako imperator. I zastanawiam się, jaki jest cel tej fazy czy tego etapu historii. No to jest pytanie na osobny wykład, dlatego że to powinien być wykład na temat Królestwa Bożego. Dlatego, że nam się przeważnie Królestwo Boże łączy w naszym myśleniu wyłącznie z niebem, ze sprawami, które są duchowe i z niczym więcej. Tak, tak. Natomiast Królestwo Boże, jeżeli zaczniemy od początku, czyli tradycyjnie czytamy Biblię od początku, to mamy Adama, który był przedstawicielem Pana Boga i miał panować na ziemi, tak? Miał panować nad wszystkim, co żyje nad ziemią. Zawiódł. I Pan Bóg w związku z tym zaczął pewien plan. I w związku z tym w jakimś tam czasie obiecał, że będzie nasienie niewiasty, które zdepcze głowę wężowi, czyli to jest tak zwana protoewangelia. I później zaczął pracować nad genealogią Mesjasza, nad narodem wybranym i nad królestwem, które on na ziemi założy. I założenie Królestwa Bożego na ziemi to jest coś, co trwa pewien czas.
I nie wiem, czy wiecie, ale w drugiej księdze Kronik pod koniec jest napisane, że Salomon zasiadł na tronie Pana w królestwie Pana. Czyli mamy coś takiego, co było wtedy królestwem. Już. I teraz Królestwo Boże to jest coś, co ma właśnie z jednej strony fizyczny, a z drugiej strony duchowy aspekt. I one się schodzą, a czasem się rozchodzą. Zejdą się na stałe w tysiącletnim królestwie, a potem już będzie wieczność. Czyli my nie, najczęściej, my nie, jak myślimy o Królestwie Bożym, to nie myślimy o tym tak, jak mówi od początku Biblia. Bo Biblia mówi o tym trochę bardziej, że tak powiem, cieleśnie niż my uważamy. Czyli będzie na ziemi będzie król, na ziemi będzie królestwo i ono będzie się przejawiało fizycznie. A nam się najczęściej wydaje, że to w ogóle nie ma fizycznego żadnego przejawu. Król jest w niebie, a my jesteśmy tylko duchowo w królestwie. To jest, mówię, to jest na osobny, że tak powiem, wykład na temat Królestwa Bożego. To dobrze, cieszę się bardzo. Czytaliśmy o tronie Dawida i jego królestwie, czytaliśmy o Abrahamie, który patrzył na wschód, zachód, północ, południe, stając w konkretnym miejscu, w konkretne regiony ziemi patrzył. Czy królestwo tysiącletnie jest podstawa, żeby sądzić, ono będzie terytorialnie ograniczone do miejsca na ziemi? Jeśli chodzi o Izraela, któremu zostało obiecane konkretne granice, to tak. Natomiast Pan będzie panował na całej ziemi. Czyli te warunki, o których też czytaliśmy, gdzie te zwierzęta nie będą już agresji wobec siebie objawiały, to będzie na całej ziemi. Tak, tak rozumiem. A ten Izrael, świątynia, góra Pana, to będzie takie centrum, stolica, powiedzmy, całego królestwa, które... Tak, tak. Ja tego nie czytałem, dlatego że już, że tak powiem, nie ma czasu, ale w Ezechielu jest nawet napisane, i które plemię odziedziczy, który... odcinek, czy który obszar w tysiącletnim królestwie w ramach tego, co było obiecane Abrahamowi. I tam jest napisane, że takie plemię dostanie to, takie plemię to, z granicami włącznie. Tak, można sobie to przeczytać. Niesamowite są te wersety, od 40 do 48. Ale tam jest napisane dokładnie, geograficznie, kto odziedziczy co. I to jest Izrael obiecany Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Natomiast cała ziemia, no to już jest wszystko. I te narody przecież będą przychodziły, żeby święto namiotów obchodzić, tak? I pokłonić się Panu. No to one nie będą przychodzić z Izraela, tylko będą przychodzić, że tak powiem, z zagranicy. Ale no tak wynika z tego, nie? Że będą ludzie, którzy będą przychodzili z całej ziemi, a jak nie przyjdą, no to będzie plaga. No, krótko mówiąc, to będzie obowiązkowe. Nawet. Plag, jeszcze była mowa też o grzechu, że będzie możliwy bunt. Czy Kościół rzeczywiście fizycznie wstąpi na ziemię, która będzie jeszcze nosiła takie znamiona niedoskonałości, opuści dom Ojca i przyjdzie z Chrystusem, aby mieszkać, aby razem być z niedoskonałymi ludźmi? A dlaczego nie? Jako zarządzający. Bo nie rozumiem, bo jak, no tak, bo mamy dwie grupy ludzi na ziemi, tak? Czyli mamy tych, którzy będą rządzić, tak jak czytałem, że Kościołowi jest obiecane, że będą rządzić poganami wraz z Panem Jezusem, nie? Że jesteśmy królami i kapłanami i będziemy rządzić razem z Panem na ziemi. To jest w objawieniu kilka razy. Czy będą tam mieszkać rzeczywiście z nimi, w tej niedoskonałości jeszcze? Ja czytam, że będą na ziemi. Ja wolałbym zostawić to, co jest napisane i nie spekulować na temat tego, co nie jest napisane. Jeżeli oni przyjdą na ziemię, jeżeli będą rządzić, to znaczy, że na tej ziemi będą fizycznie, w uwielbionych ciałach. Tak jak Pan, będzie fizycznie w uwielbionym ciele na ziemi. Czyli możliwe jest coś takiego, że będą ci, którzy mieli uwielbione ciała, będą rządzić, będą żyć obok tych, którzy mają ciała normalne. Tak. To będzie podlegało ludziom, którzy w ciałach nieprzemienionych jeszcze zostaną na ziemi. Tak jest. Oni będą zakładali winnice, będą jedli ich owoce,
będą się mnożyć. Tam jest napisane, że jak ktoś umrze, nie wiem, zgrzeszy, mając 100 lat, to będzie dotknięty przekleństwem. Nie będzie niemowlęcia, które by się urodziło na jakimś tam niedługi czas. To dotyczy wszystko ludzi w ciałach, które są normalne, takie jak nasze. Właśnie po to, żeby zaludnić 1000-letnie królestwo, które ma być na ziemi. Czyli krótko mówiąc, jeżeli Pan Bóg zamierzył, że On i tak będzie miał Królestwo Boże na ziemi, na tej ziemi, ponieważ Adam stracił, a nowy Adam, drugi Adam odzyska, to tak się stanie. Nie mam w Słowie Bożym żadnego fragmentu, który by wykluczał koegzystencję, że tak powiem, czyli życie obok ludzi w uwielbionych ciałach, obok ludzi w ciałach nieuwielbionych. To widzimy też w Ewangelii, kiedy Pan Jezus wyszedł w ogóle. Na przykład. Jedli razem rybę nawet, o ile pamiętam, którą Pan Jezus osobiście przyrządził. Pytanie jeszcze z historii, bo na poprzedniej sesji, kiedy Pan o pochwyceniu, byli cytowani ojcowie Kościoła, były cytowane ich dzieła, gdzie się to już pojawiało powoli. Mhm. Czy temat tysiącletniego królestwa albo wielkiego ucisku w pierwszych wiekach jest gdzieś zaakcentowany, czy to jest rzeczywiście nauka, która teraz się nasilała w ostatnich 100-150 latach? Mówiliśmy o tym. Cały wykład był poprzednio. Piąty. Nie. Ostatnia sesja był piąty wykład. To nie jest nowa rzecz. I ja mówiłem o tym, że owszem, są teorie, że to wszystko jest Margaret MacDonald i to wszystko jest Darby. Cytowałem wypowiedź Margaret MacDonald nawet. Także odsyłam do... Nie, to było głównie o pochwyceniu, oczywiście, ale jeżeli tobie chodzi o tysiącletnie królestwo w ogóle i o wielki ucisk w ogóle, to wypowiadali się ojcowie na ten temat. I też cytowałem tych, którzy na przykład mówili, że będzie tysiącletnie królestwo, że będzie Jerozolima, tak jak mówili prorocy. I cytowałem takich ludzi, którzy mówili, że będzie dosłowne wypełnienie o Antychryście, że będzie nawet Henoch i Eliasz będą. I to są wszystko teksty, celowo je, że tak powiem, wybierałem z tekstów z pierwszych trzech wieków, żeby było wiadomo mniej więcej, w jaki sposób oni wierzyli i jakie koncepcje wtedy panowały. Czy to odpowiada temu, co zapytałeś? Tak, tak. Czy coś jeszcze? Nie, dzięki. Często się pojawia takie pytanie, czy po zmartwychwstaniu mąż rozpozna żonę? No, ciekawe pytanie, ale mam przekonanie, że tak. Nie ma nigdzie dosłownie takiego stwierdzenia. Sugestia może być, bo się nie będą żenić, nie będą rodzić dzieci i tak dalej, ale kiedy przyszli do Pana Jezusa Saduceusze, to oni mu zadali to pytanie, które polegało na pewnym założeniu, że była kobieta, która miała mężów po kolei, tak? I Pan Jezus w ogóle nie odniósł się do tematu, czy rozpozna, czy nie rozpozna, tylko zupełnie inny wątek wtedy wrzucił, tak? Więc to może być taka sugestia, że w ogóle nie będzie problemu. Ale ostrożnie, bo tutaj też można za daleko pojechać. Też na pierwszy rzut oka wiele osób nie rozpoznało. I byli tacy, którzy go poznali z daleka. Na przykład Piotr, który się rzucił w morze i popłynął do niego, prawda? Więc byli ci, którzy mieli na przykład zasłonięte oczy, jak ci w drodze do Emaus, i oni go nie rozpoznali. Dlaczego? Bo mieli zasłonięte oczy. A byli tacy jak Jan, którzy mówi, Pan jest, nie? I to było daleko, bo oni byli jeszcze w Łodzi. Ale oni wcześniej chyba się z nim spotkali. Wcześniej też, tak, wcześniej też. Wcześniej też, też go rozpoznali zresztą. Mhm. Pastorze, jestem twoim teściem, gdybyś nie rozpoznał, nic nie odpowiem.
Ja myślę, że te niektóre rzeczy można też z analogii. Może niektóre rzeczy też można z analogii, przez analogię jakoś wnioskować. Na przykład takie, że miało być w doskonały sposób, Adam przecież poznawał Ewę, nie? I to było coś, co zostało utracone, a teraz zostanie, pewne rzeczy zostaną przywrócone. Więc dlaczego nie ma być tak, że w doskonałości małżeństwo będzie się poznawać? Jak mówię, to jest sugestia wynikająca z pewnej analogii. I tyle na ten temat. Ja osobiście jestem przekonany, że moją żonę poznam, wszędzie ją poznam i będę z nią na zawsze. Bo co, bo tak mówiłem też, nie? Tak obiecywałem. Tak. Tak? Będzie sądził. Wielki ucisk, a potem będą sądy Boże, nie? Najpierw wielki ucisk przyjdzie, który zdziesiątkuje Izraela, później przyjdą sądy Boże, które zdziesiątkują populację ludzi na ziemi. I później ta resztka Izraela i ta resztka Boga, jak czytamy w Mateusza 25, wejdzie do tysiącletniego królestwa, tak? No dobrze. Końcówka tak, no. Teraz cały Kościół, który liczy ileś tam na przykład miliardów, zamieszka na ziemi, tak? Nie wiem, ile liczy cały Kościół. Wiesz co, ja nie wiem ilu ludzi przyjdzie na tą ziemię. Wiem, że Pan Jezus przyjdzie z Kościołem na ziemię, bo to czytam. Wiem, że Pan będzie rządził na ziemi na tronie Dawidowym, bo to czytam. Reszta jest spekulacją czystą. Ja nie wiem, ilu, w ogóle nie wiem, czasami jest takie założenie, że nie wiem, Kościół to zostanie wzięty w jakichś strasznych ilościach wszyscy, którzy mają legitymację, tak jak z siostrą rozmawialiśmy, że wszyscy, którzy mają legitymację, zostaną wzięci. A ja się obawiam, że będzie trochę inaczej, to znaczy zostaną wzięci ci, którzy będą gotowi. Nie wiem, ilu będzie gotowych. Dlatego trzeba się modlić, żebyśmy mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie. I o tym mówiliśmy kilka razy. Więc jeżeli my, no bo to jest kwestia spekulacji, nie? Że ziemia nie pomieści i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, ilu ludzi będzie gotowych, szczerze mówiąc. Wolę się modlić o to i żyć w taki sposób, żebym był po prostu gotowy i żebym mógł Panu się podobać. Jak prawdziwa oblubienica. A nie jak człowiek, który się zapisał do partii, ma legitymację i uważa, że z tego samego powodu musi zostać wzięty. Zbyt wiele jest ostrzeżeń w Słowie Bożym, żebym myślał inaczej. Wiem. I nie wiem, ilu ich zasnęło przez wieki w takim stanie. Właśnie to dlatego uważam, że należy czytać to, co jest napisane, a nie czytać tego, co nie jest napisane. Czyli jeżeli ja na przykład mam to napisane, to ja mogę temu ufać. Natomiast spekulacje mnie nie bardzo interesują. Pan Bóg sobie z tym na pewno poradzi. Tak samo jak poradzi sobie z tym, że ja moją żonę poznam. Jestem przekonany. Jeżeli Pan Jezus obiecuje Kościołowi, będziecie rządzić razem ze mną, tak? Będziecie kapłanami i królami. Będziecie rządzić berłem żelaznym. No to samo powiedziałem przed chwilą. Dlaczego tak spekulujemy, no nie? No.
Jeżeli czytamy, że temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami i będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem od mego Ojca. I w drugim psalmie mamy dokładnie to samo, to znaczy, że Mesjasz będzie rządził berłem czy laską żelazną na Syjonie, to ja nie mam żadnych podstaw, żeby uważać, że, nie wiem, Kościół będzie rządził nad nimi w sensie fizycznym. Ja uważam, że mam powody, żeby twierdzić czy czytać, że Kościół będzie nimi rządził, a nie, że będzie fizycznie nad nimi. Bo to, że król rządzi nad narodem, to nie oznacza, że on jest w niebie, a naród jest na ziemi. On po prostu rządzi tymi ludźmi. Więc mamy Mesjasza, który będzie berłem żelaznym rządził i mamy obietnicę dla Kościoła, który będzie berłem żelaznym rządzić. I ja jakoś odczytuję to wprost, że będziemy rządzić razem z nim. O, przepraszam, jeszcze uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, będziemy królować na ziemi. Na ziemi będziemy królować, nie nad ziemią w sensie fizycznym. Rozumiem, że wszystko, tak? To dziękuję wam bardzo. Nie, nie, nie. Tylko dla Pana.